Kolejna rzecz to są konwencje. Co w konwencjach możemy sobie określić? Na przykład, jaka ma być maksymalna długość jednej linii? Sugeruję przyjąć, że maksymalnie możemy mieć 120 znaków w linii. Długość funkcji? Ja określam, że do 10 linii to jest dobra funkcja. Gdzieś tam czas można dodać jakieś plus minus 5, że czasami jest dłuższa. Jak ma 10, to już powinniście się zastanowić, czy jej nie podzielić na mniejsze funkcje. Kolejna rzecz. Y każdy blok. Czyli tak zwany Scope, to powinno być oddzielne wcięcie, ale o tym już wiecie. Jest też parę wyjątków odnośnie tego instrukcja Switch Case. Często jest tak i w różnych stylach formatowania jest tak przyjęte, że casey są na tym samym poziomie zagłębienia co Switch, czyli ich nie wcinacie dodatkowo. Druga rzecz, jeśli chodzi o te wyjątki, namespaces, y, jeśli stosowaliście, oraz modyfikatory dostępu Public, Protected i Private. Ich się zazwyczaj nie wcina. Mamy też parę typów konwencji nazewniczych, które już znacie: lower camel case, właśnie taki styl, że zaczynacie z małej, a każda kolejna nazwa, która wchodzi w skład tej nazwy, jest z dużej litery. Jest też upper camel case, zwany Pascal case, czyli to samo tylko zaczynacie też z dużej. Mamy snake case, to jest konwencja Pythona, tam gdzie wyrazy oddzielamy podkreśleniem. Jest jeszcze kebab case, który jest dość rzadko spotykany w Backendzie bym powiedział, ale osoby, które coś miały z frontendu, to na pewno kojarzą kebab case. Czyli właściwie to ja bym powiedział, że to jest szaszłyk. Nadziewamy ten cały napis takim szaszłykiem. Jest też parę rzeczy, których nie powinniście stosować. Jeśli ktoś kojarzy notację węgierską, to to jest zła praktyka. To się bierze stąd to, co tutaj jest na początku, że ma w sobie nazwę typu. I L chyba chodzi o jakiś long pointer. Nie pamiętam, co to jest CZ, to, to jest Long Pointer to Zero Terminated String. To jest Zero Terminated String, czyli taki gwiazdka inaczej, SZ. I ogólnie Wam powiem, że nie wolno stosować prefiksów jako takie podkreślenie. I to też nie tak, że nie wolno, ale bardzo unikajcie. Bo ogólnie wszystko, co się zacznie od podkreślenia, i to już zależy, co jest dalej, bo jeżeli za nim będzie duża litera, to to jest nazwa zarezerwowana dla kompilatora. Jeśli są dwa podkreślenia z przodu, to też jest nazwa zarezerwowana dla kompilatora. Czyli ogólnie unikajcie wszelkich zmiennych zaczynających się od podkreślenia jakichkolwiek nazw. Z nazwy zmiennych z prefiksami. Ja bym powiedział, że to jest raczej zła praktyka, ale na przykład u mnie w projekcie, w którym byłem w Noki, stosowało się takie oto prefiksy. Dlaczego zła praktyka? Dlatego, że czasami się przenosi zmienne, na przykład ona się była zmienną lokalną, a się nagle stała parametrem albo polem klasy. No i musicie nagle wszystkie nazwy zmiennych zmieniać. I też dodatkowe dwa znaczki są przy nazwie zmiennej. Yy, na podstawie moich doświadczeń jest stosuję coś takiego. Dla zmiennych lokalnych po prostu zwykła nazwa, bez żadnych prefiksów, postfiksów parametr funkcji tak samo nazywacie go normalnie jak chcecie. Natomiast dla pół klasy warto już zastosować pewną konwencję i ja tutaj sugeruję to podkreślenie na końcu. Zmienne globalne, ja tutaj nie mam jakiejś nie mam przeczucia czy to jest do końca dobra praktyka, bo gdzieś widziałem, żeby nie pisać zmiennych globalnych z dużej litery, ale ja często stosuję w szczególności do stałych, do takich globalnych stałych. Natomiast zmienne statyczne no tutaj też nie znalazłem nic ciekawego, więc dla mnie taka konwencja, że no, robimy na przykład S podkreślenie. Może być OK. I teraz właśnie odpowiedź na pytanie, co jak nazywać, bo wszystko to jest kwestia przyjętej konwencji, ale tak samo to się może różnić pomiędzy projektami. Musi być jednolicie w całym projekcie, to jest najważniejsze. Ja sugeruję przyjąć takie założenia. Struktury i klasy tutaj używacie upper Camel Case'a, czyli z dużej litery nazywacie. I ta nazwa musi się składać z rzeczownika koniecznie i mogą być przymiotniki, które go opisują. Jeśli chodzi o zmienne, Lower Camel Case'em je piszemy. I tak samo przy zmiennych to jest coś, więc rzeczownik i przymiotniki, które go opisały, opisują. Yy, funkcje, funkcje piszemy Lower Camel Case'em pola klasy, więc je nazywamy tak jak zwykłe zmienne. I dodatkowo tak jak mówiłem, underscore, czyli podkreślenie za nazwą. Jeszcze same nazwy plików. Tutaj ja się spotkałem też ze wszystkim naprawdę w tej kwestii, więc nie mogę powiedzieć, która konwencja jest dobra. No dobrze, no i nazwy zmiennych też powinny być opisowe. Więc lepiej int counter równa się 0, ok, fajnie, counter, czyli on będzie coś liczył, gdzieś pewnie będzie inkrementowany. bool is valid, ok, czyli to trzyma stan, czy coś jest poprawne, czy niepoprawne. Natomiast yy, mówiłem, że miały być opisowe nazwy, a tam użyłem lhs i rhs, które są takie niezbyt opisowe. No to tutaj mam taką listę dozwolonych skrótów, które bardzo często się spotyka wszędzie i możemy dozwolić takie krótkie nazwy. Rodzaje nawiasów to już znacie. Egipskie, takie o, dlatego, że Egipcjanie tak sobie chodzili, nie wiem, czy to dobrze widać, ale tutaj z jednej strony, tutaj z drugiej. Zwane też K&R albo Stroustrup stosuje takie nawiasy. Natomiast pan Alman chyba zasugerował coś takiego. I obojętnie, której konwencji używacie, powiedzmy, dla mnie nie ma problemu, dopóki jest jednolicie. Moje ulubione formatowanie, to też jest opinia, to jest moje. Uwaga jest takie, że dla funkcji ja stosuję Almana Czyli nie tak, że są nawiasy egipskie, tylko dla funkcji jest alman, ale dla reszty ify, fory, pętle stosuję egipskie, żeby mniej miejsca zajmowało. Natomiast jakie jest uzasadnienie? Dlaczego dla funkcji alman? Ano konstruktory. To jest najważniejsze. Jeżeli jest alman, to bez problemu ja widzę, no dobra, tu jest konstruktor i tu jest lista inicjalizacyjna, przy okazji to, że tutaj stawiam średnik, to też kwestia konwencji. Niektórzy stawiają na końcu. Ja jakoś tak widziałem i też się przyzwyczaiłem i lubię tak, bo to wygląda jakby to była taka lista wypunktowana. I tutaj widzę już dokładnie, że ciało się zaczyna tutaj. Natomiast gdyby nie było tego, to by trzeba było na przykład zrobić tak, żeby było jasno. Czyli tutaj jest ten nawias zamykający, otwierający, przepraszam, a lista inicjalizacyjna jest jakby dalej wcięta. I co zostało? Jeszcze doklejanie ampersandów i... Gwiazdek i na ten temat już mówiliśmy, czyli możemy z lewej strony dokleić do typu. To jest OK. Możecie pozostawić na środku i Mateusz wam powiedział, że dla niego to jest najgorsze co jest. Dla mnie ja osobiście to bardzo lubię i ja częściej stosuję to niż do doklejanie do lewej, po prostu, tak mam, nie uważam tego za nic złego. Natomiast unikałbym tego, że z prawej, czyli doklejamy do nazwy. Operator trójargumentowy. Dla takiego operatora trójargumentowego stosujcie taki zapis. Jest znacznie czytelniejszy niż w jednej linii. Można też nawet w trzech, jeśli warunek jest za długi, tak jak tutaj. Ale szczerze, ja bym tu już IFA zastosował, jeżeli są takie warunki, albo to coś wyciągnął do funkcji, która mi waliduje tyle rzeczy i zwraca po prostu bula. O autoformatowaniu już wiecie. Gdy używacie tego narzędzia Clank Format albo tego autoformatera z Visual Studio Code, to on Wam będzie się stosował do reguł, które macie w tym ukrytym pliku. Ukryty bo zaczyna się od kropki. O nazwie krank Format, który jest w głównym katalogu projektu. Tyle uwag odnośnie tych konwencji.